Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 27 stycznia. Zaczynamy od tarota. Przed chwilką zatrzymałam się, zastanawiałam się, jaki mamy miesiąc. Także 27 stycznia, szóstka monet, bardzo dobra energetyka, karta dawania i brania. Tarociści tak tutaj mówią, moi drodzy. Czyli możemy się spodziewać przypływu finansów tego dnia, ale też dobrej energii. Tu mamy kres problemów zdrowotnych, moi drodzy, ogólnie powiem. Możemy dogadywać się z ludźmi w sprawach finansowych. Coś odzyskujemy, oczywiście też jesteśmy hojni dla kogoś, pomagamy innym, ofiarujemy coś, pomagamy i jesteśmy z tego powodu zadowoleni, tak? Tu jest taki obopólny, tak? My dla kogoś coś, coś ktoś dla nas. Obopólna pomoc, oczywiście dobre zdrowie, powrót do zdrowia, powrót do sił po jakichś trudnych, przebytych problemach zdrowotnych. Tu oczywiście, moi drodzy, możemy spodziewać się jakiegoś prezentu, niespodzianki, dodatkowych finansów. Także szóstka monet jest bardzo dobrą energetyką. Wszystkie szóstki w tarocie są pozytywnymi energiami. W przeciwieństwie do piąteczek, szóstki są radosne, tutaj dzielimy się tym, co mamy, przychodzą do nas pieniądze i oczywiście tutaj jest ta energetyka wyrównana. No dobrze, kochani, dobre zdrówko, dobre wszystko, dobre samopoczucie, to jest najważniejsze i oczywiście dobre finanse, dobre humory i taka, moi drodzy, tutaj jest bezinteresowna pomoc, pomoc w obie strony. Robimy coś nie tylko dla pieniędzy, ale też dla po prostu swojego sumienia. No dobrze, kochani. I teraz zobaczmy jeszcze do tej szósteczki monet kartę Lenormand. Co nam dopowie, co nam wyjaśni. Tutaj powracają, moi drodzy, przyjaciele, powracają finanse, bardzo dobra energetyka, również możemy spodziewać się powrotu znajomych, możemy spodziewać się powrotu finansów też, ale pamiętajcie o tym, że tutaj są jakieś sprawy, które się wyjaśnią. Sprawy związane, bardziej bym powiedziała, finansowo, prywatne, rodzinne. Także, moi drodzy, ja Wam życzę takiego wyjaśnienia i oczywiście przypływu finansowego na ten dzień. Pozdrawiam bardzo gorąco, do usłyszenia.